który generalnie dotyczy sprawy pogłębiania przez miasto, przez gminę Opole nierówności społecznych. Wiemy, że z ekonomicznego punktu widzenia to się nie opłaca nikomu. Nierówności społeczne w Polsce są wysokie, w tej chwili może nie rosną jakoś dramatycznie, ale są problemem numer jeden społecznym. My chcemy zapytać pana prezydenta, skąd pomysł, żeby nagradzać prezesów spółek miejskich, wodociągów i kanalizacji oraz energetyki cieplnej Opolszczyzny tak hojnymi nagrodami. 60 tysięcy i 45 tysięcy złotych nagrody dla panów prezesów. Wydaje nam się, że no jest to oznaka braku elementarnej przyzwoitości, żeby w dobie narastającego kryzysu szafować takimi kwotami i tak hojnie, w zasadzie bizantyjsko obdarowywać prezesów. My zapytujemy w tym liście otwartym, co konkretnie zrobili panowie prezesi ponad swoje obowiązki, co ponad programowego takiego zrobili, że zostali tak dobrze wynagrodzeni. Uważamy, że to jest jednak zachwianie pewnych proporcji w stosunku do pozostałych pracowników i funkcjonariuszy publicznych gminy Opole.